Cześć, z tej strony Wojciech Rubin, niezależny mentor i pionier nowoczesnego network marketingu. Witam Cię serdecznie w drugim odcinku podcastu Network Marketing Pro. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą pięcioma niezbędnymi krokami, które musisz wdrożyć, jeśli chcesz zbudować w tym biznesie silną i dochodową markę osobistą online, dzięki której Twoja rekrutacja, sprzedaż oraz zarobki wejdą na zdecydowanie wyższy poziom. I spowodują, że Twoje działania biznesowe będą rozwijać się ze zdecydowanie większą lekkością. Także, jeśli ten temat ciebie interesuje, to zapnij pasy, przygotuj koniecznie coś do notowania i lecimy z tematem. Na wstępie standardowo chcę zaznaczyć, że to co tutaj mówię, to jest moja ponad pięcioletnia perspektywa, którą zdobywałem właśnie podczas mojej ponad pięcioletniej przygody w tej branży. Oczywiście mówię tutaj na status 2024 styczeń, a nie chęć udowodnienia swojemu ego czy komukolwiek to tego słucha, że. Rubin pozjadał wszystkie rozumy i nikt inny nie ma racji. To jest tylko jedyna wyrocznia to, co ja tutaj mówię, bo nie o to tutaj chodzi. Jestem jednak jak najbardziej otwarty na dyskusję, twoje spostrzeżenia itd. Jednak zapewniam cię, że znajdziesz tutaj dla siebie mnóstwo bardzo cennych wskazówek, o których jestem przekonany, że nigdy wcześniej nie słyszałaś czy nie słyszałeś, i nikt o tym nie mówi głośno, nawet na szkoleniach płatnych. Dlatego jestem przekonany, że ten podcast bardzo mocno do ciebie trafi. Nastaw się również, że pobudzi twoje emocje oraz to, że twoja dotychczasowa wiedza na temat budowania network marketingu głównie online zostaną tutaj w wielu kwestiach dość mocno podważone. Ale oczywiście standardowo daję ci słowo, że tylko i wyłącznie na twoją korzyść, bo po to właśnie tworzę te Materiały, żeby nie komuś zaszkodzić, a żeby jak najbardziej, nawet może wbić jakąś szpilkę, ale żeby w perspektywie dłuższego czasu dało ci to wymierne korzyści. I z racji tego, że pomagam networkerom budować biznes online, będziemy rozmawiać dzisiaj tylko i wyłącznie o budowaniu właśnie marki osobistej przez internet, głównie w social media. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to pamiętaj oczywiście o tym, żeby zostawić suba na tym kanale, łapę w górę, jeżeli chcesz wesprzeć mnie jako twórcę i żeby te algorytmy lepiej gdzieś tam mnie wspierały i ten materiał szerzył się dalej, udostępnij również dalej to w swoim zespole na swoich socialach. Ja naprawdę będę tutaj przeogromnie wdzięczny, a pamiętaj, że takie rzeczy i dobro zawsze do ciebie wróci. Dobra, zaczynamy więc, już dość tego mojego wstępu, i przechodzimy do pierwszej rzeczy, która jest niezbędna do tego, aby Twoja marka osobista a co za tym idzie, biznes oraz zarobki w networku rosły i to w zadowalającym ciebie tempie. Punkt numer Jeden fundament marki osobistej, czyli autentyczność. Pamiętaj o tym, że budując markę osobistą, najważniejsze jest to, żeby być po prostu sobą i nikogo tutaj nie grać. Publikuj treści, które odzwierciedlają Twoją prawdziwą osobowość i wartości. W dobie internetu, gdy pojawia się tutaj coraz więcej twórców, również w network marketingu, to Twoja autentyczność jako jedyna wartość jest w stanie zapewnić Tobie przewagę. Oraz oryginalność, której po prostu nikt na świecie nie będzie w stanie podrobić, nawet jeżeli, nie wiem, wsadzi sobie do, do tyłka łyżkę czy cokolwiek innego. Mówię to oczywiście przenośniej, ponieważ to ty jesteś wyjątkową osobą na swój sposób i nie ma drugiej takiej osoby jak ty: tak wyjątkowej, zajebistej, wspaniałej osoby. Pamiętaj o tym, żeby dzielić się na swoich social media zarówno sukcesami, jak i porażkami i wyzwaniami ze swoimi odbiorcami. O, nie czuję, że rymuję. Aby oczywiście budować więź emocjonalną z Twoją społecznością. Pokazywanie tylko i wyłącznie swoich sukcesów oraz sztuczne pompowanie tego, że zawsze wszystko ci wychodzi i wyskakiwanie wszędzie ze sztucznym uśmiechem, o którym już wspominałem, również w pierwszym odcinku tego podcastu dotyczącego tego. Jakie 6 kroków da tobie ogromną przewagę w 2024 roku w Networku, jeżeli go jeszcze nie, nie oglądałaś, nie oglądałeś, to koniecznie do ciebie do niego zapraszam, link znajdziesz w opisie. Także pokazywanie tylko i wyłącznie tych uśmiechów i pompowanie tego, że zawsze wszystko ci wychodzi, pod którym, jak sama dobrze wiesz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o biznes, skrywa się często. Nie tylko uśmiech i pozytywne rzeczy, ale również mnóstwo trudu, wyrzeczeń i pokazując tylko i wyłącznie te pozytywne strony, długofalowo wcale ci nie pomoże, a wręcz przeciwnie, może tylko i wyłącznie zaszkodzić. Dlaczego? A dlatego, że ludzie nie są głupi. I nie zaufają tobie, gdy będą non-stop widzieć tylko i wyłącznie same pozytywne aspekty Twojej pracy. Pokazywanie swoich niepowodzeń i wyzwań biznesowych sprawi, że twoi odbiorcy zobaczą w tobie po prostu, uwaga, człowieka, a nie robota. Jak to pięknie ujął w swoim jednym z podcastów Rafał Mazur. Po prostu uwielbiam te podcasty Rafała, i nie ukrywam, że też się inspiruje po części na jego podcastach, cytując jednego z amerykańskich miliarderów. Każdy, i teraz uwaga, to jest cytat, żeby nie było tutaj. Każdy, kto odczuwa euforię lub szczęście non stop jest upośledzony albo napierdolony. Tłumacząc to na moje, gdy ludzie będą widzieć tylko i wyłącznie same uśmiechy, sukcesy, powodzenia, ochy i achy w Twoim przekazie, że wszystko jest tak bajecznie, tęczowo i cudownie, po prostu nie będą brać Cię na poważnie, bo dokładnie wiedzą i tak jak wspomniałem wyżej, ludzie nie są głupi, nie miej ludzi za durniów. Będą, bo dokładnie wiedzą, że tak nie wygląda życie. Czy tego chcesz, czy nie? Taka jest brutalna prawda. No chyba, że faktycznie chcesz przyciągać do ze swojego zespołu jakichś budsków, takich, którzy wiedzą, że o Jezu, to jest złote rozwiązania. Boże, magiczne życie istnieje, tęczowe, nic nie trzeba robić, tylko się uśmiechać. Och, tak. No to oczywiście rób to, to, to robisz dalej, ale nie polecam ci tego, jeżeli chcesz faktycznie zbudować silną, dochodową i autentyczną markę w social. Media. Unikaj również w swoim przekazie używania gotowych szablonów marketingowych oraz skryptów, które są przykładowo powielane i narzucane w Twoim zespole, bo to znowu zabija Twoją autentyczność. Już zdecydowanie lepiej polecam Tobie, też o tym mówiłem w pierwszym odcinku podcastu, posilić się sztuczną inteligencją, trochę popisać, poklikać, o czym możesz popisać, żeby Ci ChatGPT wierzył się jakieś pomysły na fajne treści i tak dalej, żeby to było Twoje, zgodne z Tobą, żeby to była Twoja praca, a nie jakieś powielanie schematów, skryptów, kopiuj w i robienie tego, jak dosłownie iście za stadem. No nie, nie rób takich rzeczy. Zamiast tego, właśnie dostosuj swoje treści do własnego stylu. Jeżeli jesteś osobą bardzo. Bardziej żywiołową, to pokaż to. Jeśli czasami lubisz podkreślić swój przekaz mocniejszym słowem, to zrób to. Jeśli jesteś osobą bardziej delikatną, to również to pokaż i nie wstydź się tego do jasnej cholery. Bo podaj mi chociaż jeden zastrany powód, dlaczego masz wstydzić się tego, kim jesteś, i jaki i jaka jesteś. No nie ma takiej opcji, nie wsty się tego, jesteś wspaniałą, zajebistą osobą, taką jaka jesteś, koniec, kropka I zresztą, poczucie wstydu to jeden z najsilniejszych morderców budowania marki osobistej oraz biznesu Ale dzisiaj nie o tym, o tym może porozmawiamy sobie w innym odcinku Jeśli chcesz Popracować nad swoim mentalem i uniknąć właśnie takiego poczucia wstydu, bo być może boisz się pokazywać to, jaką osobą naprawdę jesteś, to polecam ci serdecznie, skorzystać z mojego całkowicie bezpłatnego szkolenia online, do którego link znajdziesz w opisie. Zapisz się na nie koniecznie, wybierz, wybierz dogodny dla Ciebie termin, a tam pokażę Ci cały proces, jak właśnie pracować nad swoim. Mentalem nad swoim umysłem, bo jak dobrze wiemy, mental w biznesie to jest 80% sukcesu, to jest najważniejsza rzecz. Dobra, lecimy dalej. Pamiętaj, link do tego szkolenia masz w opisie. Punkt numer dwa: jeżeli chodzi o budowanie dochodowej marki osobistej w networku online, to oczywiście dostarczanie. Wartości dla swojej społeczności. O tym. Żeby ustalić grupę docelową Mówiłem w pierwszym podcaście I mówiłem też jak to zrobić, podawałem tam przykłady Także jeżeli go nie słyszałaś, Nie słyszałeś, to znowu cię do niego odsyłam Bo tam jest mnóstwo świetnej wartości Możesz sobie w ogóle wybrać nawet moment Stricte o grupie docelowej i przesłuchać Tylko ten moment, jeżeli nie chcesz słuchać całego Podcastu, chociaż polecam ci cały podcast Posłuchać, tam dokładnie dowiesz się Bo ja od dzisiaj o tej grupie docelowej mówić Nie będę, bo grupa docelowa To jest też must have i teraz Jeżeli już masz tą grupę docelową, to Trzeba dostarczać jej wartość, przede wszystkim wartość. Nie korzyści, nie zastępować jej, że och, właśnie cudowne produkty, same tylko i wyłącznie cudowna firma. Oczywiście to jest ok, ale to nie jest już, to nie są te czasy. Najważniejsze jest to, żeby rozwijać strategię treści, które są przydatne i interesujące dla Twojej grupy. Docelowej. Pamiętaj, że budując markę nie robisz tego, aby nakarmić swoje ego. Jeżeli to robisz, to nie polecam ci te, tego i polecam ci zmienić całkowicie strategię. No chyba, że chcesz przegrywać w biznesie, a nie wygrywać, a po to, żeby pomagać właśnie swoim odbiorcom i budować biznes i zarabiać pieniądze. Wrzucanie tego, co tobie się wydaje za słuszne, a to, czego potrzebują naprawdę osoby po drugiej stronie, to dwie różne rzeczy. Uwierz, że sam osobiście wolałbym mówić przykładowo tutaj o tematach medytacyjnych, które niesamowicie mnie fascynują, czy nie o niekonwencjonalnym dbaniu o zdrowiu, co też mnie jara na maksa, czy o podróżach. Jednak to nie jest to, o co w, co w tym podcasie jest najważniejsze. Bo ludzi z networku interesuje co innego, i dla mnie to jest całkowicie ok. Ja swoje ego już dawno wywiązałem na smyczy i ja robię to, co mi mówi społeczność, to, czego Wy potrzebujecie, a nie to, co mi się wydaje, to co ja bym chciał. W biznesie nie zawsze robi się te rzeczy, które się chce, a te, które po prostu trzeba robić. I teraz dlatego między innymi praktycznie zawsze każdy odcinek powstaje przy mocy właśnie was na Instagramie. Dlatego jeżeli ciebie nie ma na Instagramie, bo tam wybieramy często właśnie tematy odcinków, a chcesz aktywnie uczestniczyć i brać właśnie aktywnie udział przy wybieraniu tematów, koniecznie zapraszam cię na mojego Instagrama. Link znajdziesz również w opisie. Też tutaj widnieje nazwa na tym podcaście. Wo wpiszesz Wojciech.Rubin, moje konto jest oficjalne, więc na pewno je znajdziesz. Zaobserwuj. Tam też zawsze jest świetna wartość. I świetną formą przekazywania wiedzy jest przykładowo organizowanie wartościowych live i dzielenie się tam wartościową wiedzą, czy to indywidualne, czy to na przykład z jakimś gościem. Spowoduje to przyciągnięcie uwagi oraz budowanie Twojego autorytetu. I powiem Ci teraz bardzo ważną rzecz, o której praktycznie nikt nie mówi w networku głośno. Nie bój się. Dzielić tym, co wiesz, za darmo. Bo do cholery jasnej, jak ludzie mają ci zaufać, skoro wszystko trzymasz tylko i wyłącznie dla siebie. To zaprzeczenie obecnej rzeczywistości. Dlatego ja również dostarczam tutaj Tobie najlepszą wartość, po to, żebyś mógł, mogła mi zaufać i żebyś zobaczył, zobaczyła, że faktycznie znam się na rzeczy. Bo gdybym mówił tutaj tylko o połebkach o tak jakichś pierdołach, no to w ogóle nie miałoby do racji bytu. Ludzie, gdy zobaczą, jak dzielisz się piękną wartością, będą coraz bardziej się do Ciebie zbliżać i dodatkowo zadziałać ta tak zwana metoda wzajemności, czyli podświadomie będą chcieli się za to po prostu, jak się, się jakoś za to odwdzięczyć. Tak działa psychologia, a z tym się nie dyskutuje. Jeżeli dyskutujesz, oczywiście masz do tego prawo, to jest Twoja sprawa. Ja Ci jednak mówię też o tym, jak działa nauka i co jest dla Ciebie skuteczne, więc sądzę, że warto mnie posłuchać. Przechodzimy dalej. Punkt numer 3, czyli systematyczność i Planowanie I zanim poruszę tutaj, to dalej, napiję się tutaj mojego pikantnego soku pomidorowego. Wasze zdrowko. Mhm. Ależ Pyszota, cóż, za miła praca, że mogę się tutaj z Wami nawet soczkiem napić i wznieść za Was, was toast. To. Dobra, lecimy dalej. Jednym z moich ulubionych stwierdzeń do tego, aby osiągnąć sukces, Zarówno w biznesie MLM czy network marketingu, jak to mówi się teraz, tak bardziej na czasie. Jak i przy procesie, przy, procesie, przy procesie budowania marki osobistej, o której dzisiaj rozmawiamy, jest tak zwana mądra konsekwencja w tym, co robimy, z podkreśleniem na mądra. Bo osobiście nie lubię rozwojowych frazesów, że sama konsekwencja w działaniu wystarczy, bo tak nie jest. Można przez 2-3 lata wstawiać bzdury na social media, bezwartościowe, wrzucać właśnie zdjęcia produkci tu, produkci tam, ach, dołącz do wszystko będzie super, ach i hoch. Nie wystarczy żadnej wartości i nie mieć żadnych efektów. Tak samo można to porównać do walenia głową w ścianę. Możesz próbować rozbić ścianę i masz dwa wyjścia. Walić głową w mur przez 2 lata. No i wiesz, że nic się nie stanie, tylko ewentualnie głowa ci pęknie i to nawet nie po dwóch latach, a po dwóch minutach, a znacznie mądrzej będzie wziąć kilof, czy lepiej młot pneumatyczny, czy w ogóle jeszcze lepiej koparkę i rozwalić to ścianę, tak? To co polecam Ci zrobić, to opracowanie harmonogramu publikacji minimum na przykład na tydzień i trzymanie się go. Oczywiście pamiętaj o tym, żeby to było pod Twoją grupę docelową. Aby utrzymać regularność w dostarczaniu dla nich wartościowych treści mega fajnym sposobem, który polecam Tobie który sam obecnie właśnie, nagrywając ten podcast, jest akurat 12 e, styczeń, e, ten podcast trafia bodajże 16, jak się nie mylę, bo 16 jest we wtorek, e, z rzuceniem sobie wyzwania. Ja na przykład mam teraz na Instagramie wyzwanie do końca stycznia, że codziennie rzucam przynajmniej jedno stories i dzielę się tam swoim uśmiechem z moją społecznością, dając im dobrą, fajną energię. I to jest już zaplanowane, że to jest koniec kropka, choćby skały srały i tak i tak wiem, że to zrobię, tak? I dlatego polecam Tobie też zrobić takie sam ze sobą wyzwanie. To też automatycznie wpłynie lepiej na Twój mindset, bo rzucenie samemu sobie jakiegoś wyzwania, to świetny bodziec właśnie do takiej wewnętrznej motywacji, który, dzięki któremu też będziesz rozwijał, rozwijała swoją sprawczość. I pamiętaj o tym, żeby przy tym planowaniu i tw Twoich treściach utrzymywać spójny wizerunek marki, korzystając z tych samych kolorów, grafik i tonu w komunikatach, żeby to było właśnie spójne i autentyczne. I regularnie monitoruj wyniki działań i dostosowuj swoją strategię o oparciu w oparciu o analizę swoich danych. Sprawdzaj, które treści są chętnie przyswajalne przez Twoich odbiorców, a które. Słabiej, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sprawdzić, żeby też pytać swoją społeczność, czego oni bardziej potrzebują, czy być może potrzebują o tym bardziej posłuchać, czy o tym. To jest niesamowicie ważne, bo wtedy budujesz po prostu. Więź i przechodzimy właśnie do tej więzi, czyli punkt czwarty. Jak to się pięknie, Wojciechu, składa. Ach, Boże, jak ty to wszystko pięknie rozpisałeś i zaplanowałeś, tak? Bo wkładam tutaj dużo serca w nagrywanie tych podcastów i one są przygotowane wcześniej. Robię research, dlatego to jest tak wszystko ładnie ułożone. Ach, dobra, musiałem sam siebie pochwalić, kurde, bo czasami siebie pochwalić trzeba, wręcz nawet. Warto. I nie, nie, że warto. Trzeba siebie chwalić, bo kto jak nie ty? Jesteś super osobą, świetną osobą, pamiętaj, żeby do siebie mówić. Dobrze, dobrze. Punkt numer cztery. Sieć wzajemnych relacji. I biznes to przede wszystkim relacje. Och, Amerykę, Wojciechu, odkryłeś. Ale wiem, że warto takie rzeczy mówić, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Aby więc twój biznes i marka osobista kwitła niczym... Stokrotki na wiosnę i słodeczniki w. Nie, w tulipany, przepraszam. W Holandii. To czy tego chcesz, czy nie, musisz o te relacje dbać. Wykrzyknik, kropka i wszystko, co zakończę. To jest niesamowicie ważne. Aktywnie uczestnicz w rozmowach na platformach społecznościowych. Komentuj i reaguj na treści innych. Szczególnie, gdy dopiero zaczynasz swoje przygody na tych. Platformach. Tutaj świetnym sposobem również może być rzucenie sobie wyzwania, że w ciągu każdego dnia oprócz wstawiania treści, będziesz wchodzić na interesujące Ciebie profile i to jest bardzo ważne na interesujące, nie na jakieś bzdurne profile i tam zostawiać swój pozytywny komentarz, serduszko czy cokolwiek innego. Daję Ci słowo, że to na pewno Ci się wynagrodzi. Ja przykładowo. Działając głównie na YouTube, każdego dnia, no może dobra, każdego to nie, ale 90% dni w skali miesiąca, zostawiam u innych twórców jakiś pozytywny komentarz. Łapkę w górę to jest zawsze, to jest nawyk już od razu, że daję łapkę w górę. Dlatego też mega polecam ci, żebyś e, dla mnie tą łapkę w górę dał. Naprawdę, to jest przeogromna wdzięczność zawsze dla każdego twórcy. A to wszystko do ciebie wraca. I właśnie, takie rzeczy zawsze do ciebie wrócą, że ze zdwojoną mocą, nawet nie wiesz kiedy a na dodatek sprawisz radość tej osobie, która daną treść opublikowała. Ja jako twórca też zawsze bardzo doceniam każdy komentarz, czy w górę, co nie tylko powoduje, że materiał jest lepiej potraktowany przez algorytmy, ale przede wszystkim tak zwany przepływ energii jest w równowadze, bo chcąc, bo chcąc mieć iterację pod swoimi treściami, tak, czyli właśnie polubienia, komentarze i tak dalej, to również należy dać coś od siebie. A co lepsze, dla Ciebie. Nawet nie wiesz, jak miło możesz się zaskoczyć, zaskoczyć, gdy jakiś twórca doceni Twój gest i potem, przykładowo widząc, że jesteś aktywna, aktywny pod jego materiałami, będzie znacznie łatwiej zaprosić go na jakiś wartościowy live czy na jakieś inne wspólne przedsięwzięcie. Uwierz mi, ja jestem twórcą i to jestem już twórcą ponad 5 lat, że my zwracamy na takie rzeczy naprawdę uwagę. Często wydaje nam się, a raczej do naszego umysłu, właśnie wydaje nam się, wydaje się, bo to jest zgubne wydawanie się dla naszego umysłu, że po co tam komentować u innych, zostawiać jakieś serduszka, czy jakieś inne interakcje. I właśnie takim zachowaniem blokujemy się na możliwość poznania nowych ludzi którzy uwierz, że te komentarze naprawdę czytają i nawet wzrokowo później zapamiętują, kto jest najbardziej aktywny i chętnie za to się jakoś odwdzięczą. To zawsze działa. Wiem z własnego doświadczenia. Zaufaj mi i działaj. Wprowadź sobie nawet taką zasadę, że nie wiem, inwestujesz 15 minut dziennie na to, żeby pokomentować, pozostawiać jakieś serduszko, To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I dobra. Przechodzimy do piątego punktu, czyli piątego kroku budowania dochodowej marki osobistej w network marketingu na social media. Skup się na jednym medium społecznościowym i dopiero z czasem rób mądre powielanie swoich treści czy duplikowanie. O co tutaj chodzi? Już ci oczywiście wszystko tłumaczę. To, co zdecydowanie polecam ci przy budowaniu marki osobistej, to skupienie się na. przepraszam, na jednej platformie, szczególnie na początku swoich działań biznesowych, gdy po prostu jeszcze nie masz możliwości posiadania swojego zespołu, nie masz wystarczającej ilości, czasu, energii, który, który dzięki też takiemu zespołowi, który może od ciebie część pracy później przejąć. Jeśli bardziej czujesz przykładowo Instagrama niż Facebooka, to tam skieruj swoją uwagę i tam buduj swoją markę poprzez budowanie wartości dla swojej społeczności. Próba złapania kilku srok za jeden ogon jednocześnie może Ciebie doprowadzić, a nawet nie może, tylko doprowadzi Ciebie tylko i wyłącznie do tego, że nigdzie nie zobaczysz zadowalających efektów. W ostatnim czasie gdy sam zmieniałem strategię swoich działań w social media, miałem z tym ogromne wyzwanie. Dlatego nagrywając ci to, mówię o tym całkowicie dość na świeżo. Chciałem być dosłownie wszędzie. Po mojej takiej, takiej można powiedzieć, kryzysie twórcy, gdy wracałem do social media, miałem swoje jakieś tam wyzwania prywatne. Nie wiedziałem gdzie dosłownie wskoczyć, i chciałem być wszędzie, 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 wszędzie. I na końcu wybrałem, i postanowiłem, że główną część swojej energii, jeżeli chodzi o dostarczanie wartości dla Was, czyli dla mojej cudownej grupy docelowej, dla network marketerów, jest YouTube. I to tutaj główną część energii kieruję. Dopiero później jeden z członków mojego zespołu, pamiętaj, że ja już mam zespół, tak? To jest też coś innego, ale chcecie zobrazować, jak to wygląda. Wycina z tych podcastów jakieś krótsze fragmenty, które są udostępniane na inne platformy. Jednak moja energia i uwaga skierowana jest głównie na wcześniej wspomnianego YouTube'a. To powoduje, że mogę do każdego podcastu zdecydowanie lepiej się przygotować i dostarczyć Tobie jak najlepszą wartość, bo w innym przypadku nie byłoby to możliwe. Działając z Networku, jeśli jesteś na początku swojej drogi, poleciłbym ci jednak Instagrama. I połączenie go na przykład z Facebookiem, czy to prywatnym, polecam w ogóle z fanpage'em, żeby też mieć możliwość korzystania z reklam, o reklamach też na pewno tutaj jeszcze sobie e, w jakimś podcaście porozmawiamy, żeby treści dodawały się tutaj i tutaj, a dopiero z czasem pomyślał o kanale na YouTube czy TikToku. Zdecydowanie jednak polecam Ci się określić i konsekwentnie budować swoją markę na jednym medium, a dopiero, tak jak wspominałem wcześniej, treści, które już zostały wyprodukowane, wykorzystywać. Czyli nie, że już jak, jakaś treść została wrzucona na Instagrama, czy to na Facebooka, to już nic z nią nie możesz zrobić, bo będziesz mógł, mogła zrobić. Przykładowo, tworząc treści na Insta, gdy już Twój profil zacznie się tam coraz lepiej śmigać, czyli przykładowo po jakichś trzech miesiącach, sześciu miesiącach, Możesz również zacząć swoje rolki przerzucać na TikToka oraz YouTube'a, Roman Shorts i tak dalej. Lub zlecić to komuś za kilka stówek miesięcznie, na przykład. Tak, tak jak robię to ja. Oczywiście. Nie polecam ci tego robić, zanim nie zaczniesz zarabiać. Jednak pamiętaj, że inwestowanie w swój biznes, czyli jeżeli zaczynasz już zarabiać, to inwestuj w swój biznes poprzez właśnie na przykład zatrudnienie jakiejś osoby, która będzie tobie robiła jeszcze zasięgi dodatkowo na innych mediach społecznościowych. Bo, bo inwestowanie w swój biznes zawsze uważam za bardzo dobrą decyzję, więc nie żałuj na to swoich pieniędzy. Jednak Najważniejsze w tym piątym punkcie jest to, żeby określić się, na jakim medium społecznościowym chcesz działać i na tym się głównie skupić, i wtedy to będzie zdecydowanie prostsze, łatwiejsze zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojej społeczności, bo będzie Ci zdecydowanie łatwiej zachować tą uwagę i skupić energię na jednym miejscu, a dopiero później, procesowo, możesz to jak najbardziej rozwijać i pamiętaj właśnie, bo użyłem tutaj bardzo ważnego słowa procesowo. Proces w budowaniu marki osobistej jest Kluczowy, jest najważniejszy To jest niesamowicie istotne Więc nie licz na to, że zbudujesz markę osobistą Że ludzie zaczną Tobie od razu ufać Od Ciebie kupować, dołączać od Na pstryknięcie palca Ja oczywiście bardzo bym tego chciał I Ci tego życzę, ale wiem, że tak po prostu nie będzie Trzeba patrzeć na realia Więc zainwestuj w to czas Zainwestuj to swoją energię Pomyśl nad strategią i po prostu Działaj, działaj I jeszcze raz działaj To jest najważniejsze no, i dobrze, przechodzimy już do podsumowania tego dzisiejszego, jakże wartościowego, fantastycznego odcinka. Pamiętaj, że kluczem do skutecznego budowania dochodowej marki osobistej w networku, w mediach społecznościowych jest mądre dostosowywanie strategii pod konkretną grupę docelową, konsekwentne trzymanie się jej. I reagowanie w zależności od potrzeb i reakcji Twojej społeczności. Pamiętaj o tym, żeby schować swoje ego głęboko do kieszeni, postawić odbiorcę na pierwszym miejscu i działać. A daję Ci słowo, że w przeciągu maksymalnie najbliższych trzech miesięcy i to jest znowu podkreślę słowo proces, zobaczysz z tego fantastyczne profity. profity. Czy tego oczywiście, czego oczywiście z całego serca Ci życzę. Dobrze, tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Daj koniecznie znać w sekcji komentarzy, jak Ci ten odcinek się podobał i która z tych rad bądź rady najbardziej do Ciebie trafiły i przedstawiły Ci całkowicie nowy obraz budowania swojego biznesu oraz marki osobistej, właśnie w MRM. Pamiętaj, że w opisie tego nagrania masz również linki do bezpłatnego szkolenia, masz link również do mojej fantastycznej książki. Komunikacja z serca do serca, czyli jak się komunikować, żeby więcej rekrutować, znajdziesz tam również wszystkie linki do moich mediów społecznościowych, do których się na które Cię serdecznie zapraszam po jeszcze więcej e, wartości i proszę Cię o to, żeby zostawić swojego suba, jeżeli chcesz oczywiście być na bieżąco z tego typu e, materiałami, z tym e, podcastem, a jeżeli chcesz mi dodatkowo pomóc, to Twoja łapka w górę, udostępnienie. Komentarz jest bardzo mile widziany. Trzymaj się serdecznie, ja życzę Tobie samych sukcesów i oczywiście do usłyszenia już wkrótce w następnych odcinkach. Cześć!